Firma PHU Dróżdż, mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 Końskich, oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Dróżdż. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów marek Renault, Opel, Iveco, Volkswagen, Fiat, Peugeot, Citroen. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722 012 002. Firma Zaleśny Transport oraz przedsiębiorstwo Ekostamar będą przewoźnikami na 8 nowych liniach autobusowych, które uruchamia Staropolski Związek Miast i Gmin na terenie powiatu koneckiego. Pierwsze busy i autobusy wyjadą na ulicę powiatu w pierwszych dniach marca. We wtorek miało miejsce podpisanie umów z przewoźnikami. Prawdopodobnie od 1 marca, bo takie mamy deklaracje przewoźników, uruchomimy kilka linii obejmujących Smyków, Słupie, Radoszyce, Fałków, Rudę Malenicką i kursy, które będą odpowiadały na najbardziej pilne potrzeby komunikacyjne. Oczywiście traktujemy to jako program otwarty i taki, który może być w przyszłości modyfikowany. I będziemy bardzo uważnie obserwować, jak na tę organizację odpowiedzą nasi mieszkańcy. Przetarg na transport na 8 liniach wygrały firmy Zaleśny Transport oraz Ekostamar. Komunikacja prowadzona będzie pojazdami należącymi do tych przedsiębiorstw, ale mają być one specjalnie oznaczone. Podobnie oznakowane mają zostać rozkłady jazdy. Będą miały wyróżnik, czyli będą miały oznakowania wskazujące, kto jest organizatorem tych linii. I tutaj każdy wsiadający powinien napotkać na napis informujący, że to jest pojazd w ramach komunikacji organizowanej przez Staropolski Związek Miast i Gmin. I myślę, że z przyjemnością znaleźć herby gmin tworzących Staropolski Związek i wśród nich odkryć herb swojej gminy. Przewidujemy, że rozkłady jazdy będą zunifikowane, to znaczy, żeby nie wprowadzać zamieszania na przystankach, to scalone rozkłady jazdy będą informowały o wszystkich, również komercyjnych kursach. Natomiast przejazdy organizowane przez Staropolski Związek będą wyróżnione, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, czyli czy innym kolorem, czy inną czcionką, ale każdy potencjalny pasażer będzie mógł zorientować się, czy wyjdzie na autobus na kurs zorganizowany przez Staropolski Związek, czy przez innego organizatora przejazdów. Rozkłady powinny zostać podane do publicznej wiadomości na początku marca. Początkiem marca będziemy się starali dopiąć wszystko na ostatni guzik. No tak, potwierdzam, to jest to wspólna ciężka praca, spróbujemy to ogarnąć do początku marca. Będą to busy powyżej 20 osób, busy Mercedes Sprinter. No jeżeli będzie potrzeba, będzie tyle pasażerów, to będziemy wymieniać tabor na tabor większy, o większej pojemności pasażerów. Zarówno włodarze gmin należących do związku, jak i przewoźnicy zapowiadają, że rozkłady mogą być modyfikowane na bieżąco. Wszystko w zależności od zainteresowania mieszkańców poszczególnych regionów. Przypomnijmy, że nowe kursy przejadą przez wszystkie gminy należące do Staropolskiego Związku. To jest Słupie Konecką, Fałków, Rudę Malenicką, Smyków, Końskie i Radoszyce. Oczywiście cieszę się, że jest transport uruchomiony na gminach Staropolskiego Związku, bo Radoszyce należy do Staropolskiego Związku Miast i Gmin Powiatu Koneckiego. Wiem, że mieszkańcy też się będą cieszyli ze względu na to, że to na ich wniosek uruchomiliśmy właśnie wniosek sam zrealizowany, bo przypomnę Państwu, że dostaliśmy aż ponad 700 tysięcy złotych i w związku z tym to duży ukłon w kierunku Urzędu Wojewódzkiego za aż tak duży kwotę do Staropolskiego Związku właśnie na fundusz autobusowy. Mam nadzieję, że po tym właściwie pierwszym takim naszym dużym wniosku będą następne. Dodajmy, że Staropolski Związek Miast i Gmin uzyskał aż 700 tysięcy złotych dotacji na uruchomienie tego transportu z rządowego programu autobusowego. Wkład samorządów w to zadanie wyniesie zaledwie około 10% kosztów organizacji komunikacji. Kiedy tylko znane będą godzinowe rozkłady jazdy, z pewnością je Państwu przedstawimy. Natomiast dokładne trasy autobusowe znajdziecie w naszym portalu www.tkn24.pl.